Jesteśmy w miejscu, gdzie 78 lat temu, właśnie tu, w tym miejscu, nasi przodkowie, którzy chcieli żyć w wolnej Polsce, żołnierze Armii Krajowej, batalionów chłopskich, jak również podziemia, ciężko pracowali, ginęli tutaj, w tym miejscu, zniewoleni przez też komunistów, ale i Polaków, którzy im zgotowali taki los. Jest to miejsce straszne, bo my widzimy piękne widoki, ale 78 lat temu ginęli właśnie tutaj ludzie, którzy chcieli żyć normalnie, wolno, normalnie chcieli żyć, być Polakiem. No niestety, niektórym nie pozwolono, bo rozstrzelano, nie dożyli tego momentu. Wielu wywieziono z tego obozu, też nie przeżyli. Ale co najgorsze jest w tym wszystkim, że partyzanci chcieli odbić ich, uwolnić. Nie zdążyli, bo ktoś ich zdradził. I to jest przykre. Ale przykre jest, że jesteśmy w tym miejscu właśnie, gdzie to się działo 78 lat temu. Straszne rzeczy. Dekret PKWN z 4 listopada 1944 roku o środkach zabezpieczających w stosunku do zdrajców narodu, który obowiązywał od 13 obywatel Polski, który w czasie okupacji tak zwanej generalnej guberni i województwa białostockiego bądź zadeklarował swą przynależność do narodowości niemieckiej lub swoje pochodzenie niemieckie, bądź faktycznie korzystał z praw i przywilejów z tytułu nienależności do narodowości niemieckiej lub pochodzenia niemieckiego, podlega, niezależnie od odpowiedzialności karnej, przytrzymaniu, umieszczeniu na czas nieoznaczony w miejscu odosobienia i poddany przymusowej pracy. Według tego dekretu majątek zdrajców narodu i członków ich rodzin podległ całkowitej konfiskacie, jeśli zachowali wspólnotę małżeńską bądź rodzinną ze zdrajcą. Zastosowano więc odpowiedzialność zbiorową, która była jednym z wyznaczników systemu totalitarnego. Obozy pracy w Polsce tworzono systematycznie od wczesnej jesieni 1944 roku do 1946. Jedne z pierwszych powstały na Lubelszczyźnie, w Krzesimowie, Nowinach, Budku i Poniatowej, a na terenie województwa rzeszowskiego w 1944 roku prawdopodobnie podlegał NKWD jako tak zwany obóz dziki. Uprawnienia polskiej administracji dotyczyły jedynie praw ochronno-bytowych. W tym zakresie obóz nadzorował więzienny i obozów resortu bezpieczeństwa publicznego, utworzonego 1 listopada 1944 roku. Więźni. Zostali oni przetransportowani z kolei z obozu w Jarosławiu do Długiego Kąta, a stamtąd pieszo około 2-3 km doprowadzono ich do obozu w Nowinach. Więźniowie ci pracowali w lesie bądź w kamieniołomach. W czasie funkcjonowania obozu w Nowinach dwukrotnie przeprowadzone były jego inspekcje. Kontrolującymi były dwie kobiety w randze oficerów Ludowego Wojska Polskiego, których tożsamości nie ustalono. Obóz zabezpieczała kompania wojsk wewnętrznych w sile około 180 żołnierzy i funkcjonariuszy sowieckiego NKWD. Mieli oni stanowić straż do pilnowania więźniów przy katorżniczce i pracy w pobliskich kamieniołomach i przy wębie lasu. Ustalono, że dowódcą specjalnej kompanii i jednocześnie komendantem obozu był kapitan w berlingowskim mundurze. Później okazało się, że mówią na niego Wołodia Konowal. Obok komandira kadry według zeznań więźniów stanowili prokurator na dowodowości żydowskiej o pseudonim Marek, też w mundurze polskiego oficera Ludowego Wojska Polskiego, ale bez dystynkcji, oraz kilku oficerów niższych stopni. Żołnierze i podoficerowie mieszkali w dwóch skrajnych barakach, natomiast w trzecim, który znajdował się po środku, byli więźniowie. Komendant obozu i prokurator zajmowali mieszkania prywatne w odległości 50 metrów od baraków, na placu obok kamieniołomów. Do 1943 roku mieszkanie to stanowiło własność jednego z pracowników kamieniołomów,
który mieszkał tutaj z rodziną, a w czerwcu został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. W tym czasie, gdy do obozu sprowadzono więźniów, zamknięto drogę z Nowin do Hamerni i do wsi Oseredek i Susiec oraz Józefowa, która przebiegała tuż obok obozu. Więźniowie byli podzieleni na trzy grupy. Jedna pracowała w lesie przy wyrębie starodrzewu, druga w pobliskich kamieniołomach, około 100 metrów od obozu. Trzecia zaś zajmowała się transportem urobionego kamienia, ręcznie podpychając wagoniki kolejką wąskotorową, która przebiegała bezpośrednio z kamieniołomów do odległej około 2 km stacji kolejowej Nowiny, na rampę, skąd ładowano kamień na normalne wagony. Więźniowie byli wygłodzeni, traktowani w nieludzki sposób. W większości po bezlitosnym śledztwie w kazamatach UB i między innymi Zamku Lubelskim. Mamy informacje na temat jego służby. Pisano o nim. Włodzimierz Konowałów był niezdyscyplinowany. Zdolności organizacyjnych nie wykazuje. Przez swe niewłaściwe zachowanie wywiera ujemne wrażenie. Polskim włada bardzo słabo. Nie pracuje też nad nauką w tej dziedzinie. Stanowisku pełnomocnika szefa sztabu nie odpowiada. Powinien być przeniesiony na inne stanowisko lub wysłany na szkołę. Na utrzymanie wyższego stopnia wojskowego nie zasługuje. Przeniesiony do 1. Dywizji Piechoty Wojska Polskiego był drugim pomocnikiem szefa sztabu 2. Pułku Piechoty i dowódcą BAO. W 1944 roku we wrześniu zostaje ranny w okolicach Pragi. W grudniu przydobył do polskiego samodzielnego batalionu specjalnego, wyznaczony komendantem obozu w Nowitam Budku. Mamy też informację, że to właśnie Konowałów porwał młodą dziewczynę z pobliskiej wioski i uczynił ją swoją żoną. Jako NKWD-ista, co jest niesamowite, wziął ślub w kościele. Jechali z osobistą ochroną z obozu. Koncentracji oddziałów punktualnie godzinie 20 i mobilizacji pododdziałów w pobliżu miejsca akcji nastąpiło ostatnie spotkanie dowódców grup uderzeniowych z dwoma żołnierzami z ochrony obozu, to jest Trepietem i Wincałowiczem, którzy oznajmili, że wszystkich więźniów
Przed wieczorem wyprowadzono z obozu pod eskortą i poprowadzono do stacji kolejowej Długi Kąt. Z częścią eskorty odjechał między innymi prokurator Marek, zaś w obozie pozostał Konowałow z żoną. Większość oficerów, część podoficerów i żołnierzy, którzy liczyli około 120 osób. Tak plan uwolnienia więźniów stał się bezprzedmiotowy, ale pozostała załoga i część komunistycznych oprawców została w obozie. W przygotowaniu akcji ważne role odegrali plutonowy Bronisław Malec Żegota oraz jego brat Jan, którzy doprowadzili żołnierzy AK w umówione miejsce, tylko im znane, odległe około 1300 metrów od obozu nad rzeką Sopot. W rezerwacie przyrody obok pomnika Szkoły Podchorążych Sanitarnych, którzy tu biwakowali od 5 lipca do 12 sierpnia 1942 roku. W nocy z 26 na 27 marca 1945 roku połączone oddziały Armii Krajowej z obwodów Biłgora i Tomaszów Lubelski na czele z porucznikiem Wirem Bartoszewskim i porucznikiem Polakowskim uderzyły w broni, której zaakceptowali oficerowie. Sukcesem było też pochwycenie komandira Konowałowa. O jego zatrzymaniu przez Armię Krajową tak zeznała żona Marianna, przesłuchującemu ją asesorowi Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Opolu 26 września 1989 roku. To było straszne, spaliśmy z Wołody w nocy. Nagle jacyś ludzie zaczęli walić w okiennice i drzwi. Słychać było strzały i krzyki. Kazali otwierać. Wołodia uciekł przerażony przez taki władz z klapą pod podłogą. Wtedy ci ludzie wysadzili granatami drzwi i wbiegli do środka izby. Zaczęli szukać. Wreszcie jeden z nich znalazł ten właz, ale nie chciał tam sam wchodzić. Krzyknął, jeżeli Wołodia sam nie wyjdzie, to wrzuci granaty. Wtedy Wołodia wyszedł. Oni zaczęli go strasznie bić i coś wypytywać. Nie pamiętam o co. Chyba o tych więźniów. Byłam bardzo przestraszona i choć ci, co nas napadli, mówili po polsku, kazali nam iść ze sobą. Każdego z nas wyprowadzili, ale oprócz jednego. Gdy nas doprowadzili, wszyscy tam byli oficerowie z naszego obozu. Teraz sobie przypominam, że jeden z tych oficerów był Rosjaninem, bo jak go bili partyzanci, to krzyczał coś po rosyjsku. Zabrali nas do lasu. Nie wiem, ile szliśmy. Kiedy akcja była już zakończona, jeden z zewnętrznych posterunków ubezpieczających przyprowadził oficera, który jechał furmanką od Hemerni w stronę obozu. Jak się niebawem okazało, był to prokurator Marek. Podczas krótkiego przesłuchania wyjaśnił, że brał udział w załadowaniu więźniów do wagonu towarowego, który dołączono do pociągu osobowego. Więźniowie z eskortą odjechali do stacji Długi Kąt, do obozu poniatowej. On zaś wracał do obozu, nie wiedząc, że został opowołany przez Armię Krajową.
Oddziały Arka wycofały się do lasu zwanego Kalina, położonego pomiędzy wioskami Chamernia, Nowiny, Długi Kąt i Majdan Sopocki. Zapewne w tym rejonie 27 marca 1945 roku około godziny 3 rano wykonano wyroki śmierci na dwóch oprawcach sowieckich z obozu, konowałowie i prokuratorze. Prawdopodobnie, że rozstrzelano jeszcze jednego z oficerów o nieustalonym nazwisku. Pozostałych żołnierzy, około 120 osób i żonę komendanta puszczono wolno. Akcję na obóz pracy Nowiny Budek tak wspominał dowódca jednego z oddziałów, porucznik Marian Warda Polakowski. W marcu 1945 roku dowódca plutonu w Nowicach Grzegorza zameldował mi, że w budku w Nowinach Sowieci budowali w lesie obóz pracy, rzekomo dla Volksdeutschów. Grzegorzu udało się nawiązać kontakt z żołnierzami tej kompanii. Żołnierzami Armii Krajowej z Węszczyzny. Proszę Państwa, te rekonstrukcje są ważne i potrzebne. Po pierwsze, uświadamiają nam i pokazują prawdziwe obrazy, jak to wszystko kiedyś wyglądało, jak straszna jest wojna, ale też uczą młodzież i przypominają, gdyż historia jest zawsze nauczycielką narodów. Ona ma przypominać, żeby takie historie się więcej nie powtarzały i to jest podstawowe przesłanie, bo młodym pokoleniom trzeba przypominać, jak tragiczne są losy Polski, szczególnie te niedawne dotyczące II wojny światowej. Proszę Państwa, pozwólcie, że na początku chciałabym bardzo gorąco i serdecznie powitać i podziękować grupy rekonstrukcyjne, które do nas przyjechały z Zamościa, z Nowego Sącza, z Lublina, z Rzeszowa, Łańcuta, Stalowej Woli, z Żywca, z Przemyśla i z Limanowej. I bardzo serdecznie witam pana Marka Gwoździuka i z tego miejsca kłaniam się i bardzo dziękuję za ogromną pomoc. Proszę Państwa, pozwólcie, że powitam gości, którzy do nas dzisiaj tutaj przyjechali, ale na początku witam włodarza naszej gminy, wójta gminy Susiec, Zbigniewa Naklickiego, organizatora tej rekonstrukcji. Ciężko było zebrać ludzi, dlatego że to już jest praktycznie po sezonie i tak jeździmy rekonstruktorzy na rekonstrukcje, inscenizacje historyczne od wiosny najczęściej przez całe lato i teraz no, już pod koniec sezonu to już większość jest już też zmęczonych ludzi, ale mimo to dopisały grupy, także tyle ile zaplanowałem, tyle osób przyjechało. Scenariusz przygotowałem na podstawie wspomnień uczestników tej akcji rozbicia tego obozu pracy w Budku. Proszę o przedstawienie. Marek Gwoździuk, koordynator inscenizacji rozbicia obozu pracy w Budku. Kultury w Sójcu realizuje projekt rekonstrukcja rozbicia obozu pracy w Budku gmina Susiec, dofinansowane ze środków biura Niepodległa w ramach programu dotacyjnego Niepodległa. Dzięki realizacji tej rekonstrukcji pokazaliśmy przede wszystkim młodemu pokoleniu, jak wyglądało to naprawdę. A dzięki rekonstrukcji też pokazujemy, że pamiętamy. Dodatkowo jeszcze będzie jedno zadanie w ramach tego programu. Będziemy mieli ogromne tablice ze zdjęciami fotograficznymi, które będą w szkołach. W szkołach naszych na terenie gminy Susiec będą wystawy w każdej szkole i w Gminnym Ośrodku Kultury w Sójcu, tak żeby młodzież i dzieci zobaczyli, żeby tak naprawdę przyszli na lekcje historii. Proszę.